Miłośnicy kików już po raz szósty stanęli na starcie jaworznickiego rajdu Nordic Walking. Deszczowa pogoda nie była im straszna. W geosferze pojawili się młodzi i starsi, wszyscy w bardzo dobrym nastroju, gotowi do pokonania wyznaczonej trasy. Zawodnicy mogli wybrać trasę 9 km dla grupy zaawansowanej i 6 km dla grupy rekreacyjnej. W sumie w szóstym rajdzie wystartowało 408 osób. Wśród uczestników zarówno osoby, które po raz pierwszy trzymały kijki w rękach, oraz prawdziwi weterani tego sportu. Ja czwarty chyba, koleżanka więcej. Już chodzę piąty raz, także wszystkie zaliczam, i wyczyna, i gdzie tylko. Nasz pierwszy oficjalnie, zaczęliśmy teraz się tym bardziej interesować ze względu na to, żeby też rzucić parę kilogramów i nie jest to obciążające aż tak stawy i dużo tańszy sport niż wszystko inne. Jestem pierwszy raz i pierwszy raz trzymam kijki w ogóle w rękach, także z reguły ja tylko biegam. W sumie i tak trenuję wytrzymałościowo. Dla jednych i drugich rajd był świetną okazją do aktywnego spędzenia czasu oraz integracji. Ruch to zdrowie. Można się ruszać wtedy i rękoma, i nogami. Sport, ruch. No, poruszać się troszkę, mięśnie. No i dla zdrowia, ale koleżanka mnie namówiła i wybrałam. Co, będę siedzieć w domu? No, lubię się ruszać po prostu. No przede wszystkim zdrowie daje, szczęście i oderwanie się od codziennych obowiązków. I w tamtym roku byłam pierwszy raz na kijkach. Nordic Walking jest bardzo popularny wśród wszystkich grup wiekowych. Sport ten jest przyjemny i łatwy do praktykowania, dlatego znajduje coraz więcej sympatyków. No, zmotywowała mnie koleżanka, wiem, że zaczęła chodzić, a mnie się też podobało to, więc spróbowałam w ten sposób. Nie, zaczęliśmy chodzić najpierw po osiedlu właśnie, gdzie się dało. Na Podłężu, a potem właściwie rajd. Pierwszy, drugi. Właśnie rajd zaczęliśmy tutaj pierwszy, właśnie w tym geosferze. Podobały nam się zawsze kijki. Był to sport, który nie wymagał aż tak dużo przygotowania i można było go uprawiać w sumie zawsze. Zachęciła mnie moja mama, bo powiedziała, że będzie fajnie, i przyszłam. Jak poszłam może w tamtym roku na rajd? No to mnie zmotywowało do tego, żebym chodziła. Po zarejestrowaniu się w biurze rajdu wszyscy uczestnicy wzięli udział we wspólnej rozgrzewce. Na starcie jako pierwsi stanęli zawodnicy, którzy wybrali trasę 9-kilometrową. Chwilę później wystartowali uczestnicy rajdu na trasie 6 kilometrów. Jak podkreślali miłośnicy kijków, ten sport to sama przyjemność. Można pogadać, można się spotkać z dawno niewidzianą osobą. Odmłodzić się, dotlenić mózg po całym tygodniu pracy. Dla zawodników przygotowano dyplomy ukończenia rajdu. Uhonorowani zostali również najstarsza i najstarszy uczestnik rajdu.